Witam Was w moim trzecim wideoblogu. Dzisiaj, tak jak mówiłem, zajmiemy się sprawą energetyki, tak pokrótce tylko. I na koniec taka mała ciekawostka o kaloriach. No więc na początek mówi się dużo o źródłach odnawialnej, tak zwanej czystej energii. Natomiast tak naprawdę są to tylko pewne hasła, slogany, ponieważ to, co na przykład jest nieodnawialnym źródłem energii według naszego prawa, czyli węgiel brunatny w Finlandii, jest odnawialnym źródłem energii, ponieważ wytwarza się go w ciągu roku więcej niż jest wydobywane. No więc widzimy, że już w samej nomenklaturze istnieje wiele nieścisłości. A jak się to ma z ekonomicznego punktu widzenia? Pierwszym odnawialnym, tak zwanym źródłem energii jest energia słoneczna. Czy jest możliwe w Polsce, żeby zaspokoić potrzeby energetyczne kraju energią słoneczną? Niestety nie jest. Ktoś taką zrobił grafikę do internetu, wrzucił, że tam gdyby taką, jakąś tam jest zaznaczone powierzchnię Sahary pokryć panelami słonecznymi, to wystarczyłoby energii, żeby zaspokoić potrzeby na całym świecie. Oczywiście jest to wielka bzdura, ponieważ poprzez przesyłanie prądu zmiennego, który mamy, który po prostu używamy, są duże straty energii i nie da się na taką odległość transportować z jednej Sahary na cały świat prądu, tak? Przynajmniej nie da się obecnie. Nie ma takich technologii, możliwości. A w Polsce panele słoneczne nie są w stanie zaspokoić potrzeb energetycznych kraju, ponieważ mamy za mało dni słonecznych w ciągu roku, no i za małe natężenie światła słonecznego. Dalej są energie wiatrowe. Po 25 latach spłaca się generalnie taki wiatrak, a po 20 latach generalnie trzeba by go wymienić, czyli no, rachunek jest prosty. No, gdzie mamy wiatraki? No, są budowane na przykład przy elektrowni w Bełchatowie, która jest największą elektrownią węgla brunatnego na świecie, zaspokaja 25% potrzeb energetycznych naszego kraju. No i co oni tam mówią? No mówią, że zbudowali te wiatraki, bo muszą, bo prawo tego od nich wymaga, że tam ileś procent, tam chyba 2% energii musi być, z odnawialnych źródeł pochodzić. A w ogóle im się to nie opłaca, tak? Nie mamy warunków do tego. Jest kilka miejsc w Polsce, gdzie powiedzmy są warunki takie, że jakieś korzyści by z tego były, natomiast dla środowiska, słuchajcie, no to co to za korzyści? To wytwarza hałas, to wytwarza fale dźwiękowe, które my nawet nie słyszymy, ale które oddziaływują na nas i na wszystkie organizmy żywe, tak? Wytwarza też pole magnetyczne, szkodliwe wokół, no dobra. Tak naprawdę nie ma tematu w ogóle. Są elektrownie wodne, no bardzo, bardzo dobre, tak, szczytowo-pompowe, można wtedy, kiedy jest mniej energii potrzebne, pompować wodę na górę, potem ją spuszczać, kiedy jest większe zapotrzebowanie, takie można powiedzieć, że dosyć bezpieczne, natomiast my nie mamy warunków geograficznych do tego, tak, no nie mamy gdzie zbudować tylu zbiorników, żeby zaspokoić całe potrzeby energetyczne kraju. Zostają nam, co nam zostaje, no zostaje elektrownia atomowa, no nie mamy też naturalnych złóż uranu, ale powiedzmy, no jest to jakaś alternatywa, bardzo ryzykowna, bo elektrownie atomowe cały czas są wielkim zagrożeniem, słuchajcie, jeden błąd człowieka, jeden błąd systemu i reakcja łańcuchowa rozpadu uranu wydostaje się spod naszej kontroli i tak naprawdę wtedy mamy dosyć poważny problem. Zostaje elektrownia cieplna, tak, klasyczna na torf, na węgiel brunatny, na węgiel kamienny, może być też na ropę, na gaz, to już jak się tam ekonomicznie opłaca. No a co nam mówi właśnie ta nasza ekonomia? No ekonomia mówi, że najtańszym źródłem energii obecnie w Polsce jest energia z węgla brunatnego. I do tych wszystkich, którzy chcą korzystać tylko i wyłącznie z energii, z odnawialnych źródeł energii, no to proszę bardzo, płacicie od dzisiaj za prąd 10 razy więcej i się cieszcie, że niby chronicie środowisko. To jest też nie do końca prawda. Często jest tak, że tereny po eksploatacji węgla brunatnego oddaje się środowisku w lepszym stanie niż były przed tą eksploatacją, bo niestety mamy środowisko na tyle zdegradowane. Ponowne zagospodarowanie, słuchajcie, jest obowiązkiem każdej kopalni węgla brunatnego czy kamiennego, obojętnie, czy jakiegokolwiek innego surowca w Polsce.
Co jeżeli chodzi teraz o te kalorie, o których mówiłem? Ano, chciałem taką ciekawostkę zauważyć, że na stacjach benzynowych na przykład mamy tam benzynę 95, 98, nie wiem, czy się ktoś zastanawiał, o co chodzi. Chodzi o kaloryczność, tak, że tu mamy mniejszą, tu mamy większą. Mamy różną kaloryczność węgla, tak? Elektrownie mają tam jakieś swoje wymagania, że ileś tam kaloryczności musi być. Czasami trzeba węgiel wzbogacić, żeby osiągnąć tą kaloryczność. No i teraz, co jest istotą w tym wszystkim? Zawsze do każdego systemu, piecyka, pieca, silnika samochodowego, do wszystkiego, co potrzebuje energię, chcemy paliwo, czy to jest węgiel, czy ropa, czy gaz, chcemy paliwo jak najbardziej kaloryczne, bo z tego jest najwięcej energii. Natomiast odżywianie, które dla nas jest głównie źródłem energii. Oczywiście wiadomo, że w czasie odżywiania przyswajamy również substancje, które są potrzebne do funkcjonowania naszego organizmu poza energią. Natomiast głównie odżywiamy się, żeby mieć energię. Jeżeli odżywiamy się głównie po to, żeby mieć energię, to powinniśmy co jeść? No, powinniśmy jeść kalorycznie, bo do żadnego pieca nie wrzuca się łupka węglowego, z którego połowa to będzie popiół. Bo nie chcemy wrzucać z siebie syfu, tylko chcemy, żeby mniej paliwa, ale kaloryczne. A nie, że cały czas musimy wrzucać łupek, on się tylko wypali, wypali i tylko popiół wysypujemy. To nie o to chodzi. Dlatego zachęcam Was, lepiej zjeść mniej, a wysoko kalorycznie. Dziękuję, pozdrawiam i do następnego razu.